Halo, dzień dobry, cześć. Jak widać, żyję. Mam się całkiem dobrze. Po pewnym czasie nieobecności, a to służbowo, a to za dużo pracy, za dużo na głowie, pojawiam się znowu. Trzeba by coś znowu napisać, opowiedzieć, pokazać. A gdzie dzisiaj jestem? No właśnie, to taka krótka piłka, ponieważ ten teren już znam bardzo dobrze. Nie jestem tu pierwszy raz, ale niektórzy mogą nie wiedzieć, że coś fajnego tutaj jest. Tu, pod Wrocławiem. Park krajobrazowy Dolina Bystrzycy. Jak sama nazwa wskazuje, Bystrzycy, czyli rzeka Bystrzyca, jest głównym elementem tego parku. Park jest bez otuliny niestety. Co to jest otulina? Otulina to taki teren podlegający ochronie, który jakby chroni właściwą część parku, czyli sam park. W tej otulinie nie można wykonywać żadnych prac, które będą miały wpływ na to, co tutaj jest, czyli samego parku. Niestety ten jest bez otuliny, więc jakiekolwiek prace wykonywane przy samej granicy parku mogą mieć wpływ na to, co tu się wydarzy. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest trochę sporo. 8750 hektarów. Piękny teren naprawdę. Za tydzień będzie tutaj już zielono, bo póki widzę strzelają i to od niedzieli się dużo zmieniło, bo teraz w niedzielę jeździłem tutaj i widziałem, że są zmiany. Tak nie wyglądało w niedzielę jeszcze. Więc za tydzień będzie tu bardzo zielono, a za dwa tygodnie będzie ocean zieleni, dosłownie. Jedna wielka ton zieleni. Ale myślę tak, nie będę czekał tygodnia, jest piękny słoneczny dzień, 20 stopni już jest, 21 już jest, ja się już porozbierałem, bo mam już gorąco. Mam 40 km prawie do zrobienia, jadę w kierunku jeziora Mietkowskiego, zalewu, czy tam zbiornika retencyjnego w Mietkowie. Po drodze kąty wrocławskie i oczywiście dzicz, sama natura i tak dalej, i tak dalej. Asfaltów raptem może ze 3 miejsca. I jedno miejsce będę chciał w ogóle zrobić inaczej, pojechać, ponieważ w zeszłym roku. Znaczy poprzednie moje wypady to były, że trafiałem tam na niestety wodę, zalany był, bo wysoki poziom, wysoki. Podwyższony poziom Bystrzycy zrobił swoje, też teren zalewowy ma Bystrzyca, więc woda zrobiła swoje. Więc nie, fatygowałem się po tym, ale teraz widzę, że jest mniej wody, dużo mniej. Pomyślałem sobie, że pojadę sobie jeszcze jedną trasą, jedną ścieżką, która tam niby jest. Znaczy mapowo i goglowo z góry jak się patrzy, to jest. I zobaczymy, czy dojadę do tego mostu saperskiego, który jest przed kątami wrocławskimi. A to zobaczycie później, bo na pewno coś o nim powiem. Dlaczego się saperski nazywa, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, ale to po kolei. Na razie startuję ta gromadzka. Tu jest Jerzmanów. Gałów jest z tamtej strony. No, ja sobie jadę na południe, tamtą stronę. Jadę się pobawić. Jadę psychicznie odpocząć, naładować się. Endorfin, witaminy D zażyć, bo słońce piękne. I pooddychać świeżym powietrzem. No to zapraszam. Pierwsza część tego parku, patrząc od strony Wrocławia, to takie łąki, ładne, zielone, duże łąki, obszerne, rozległe. Jest tu bardzo czysto, spokojnie. Przede wszystkim fajnie, ciepły dzień, ładny, słoneczny, można sobie tu przykucnąć na kocu, zażyć trochę słonecznej kąpieli. Ale w dalszej części, gdzie będę jechał, to zobaczycie też zaraz, tam są już pastwiska zamknięte. Tam są tak zwane furtki jednostronne, takie śluzy. Można oczywiście tam wejść, nie ma obostrzeń, w sensie, że ktoś zabronił, bo to jest pastwisko jego i tak dalej. To jest generalnie szlak, więc można sobie tam spokojnie wejść. Trzeba tylko się pilnować, żeby furtka była zamknięta, żeby wypasające się bydło czy tam owce nie wyszły sobie na spacer. Jedziemy wzdłuż rzeki generalnie. Tutaj po mojej lewej stronie, czyli tam, o, będzie sobie Bystrzyca. Tu jest jeszcze stare koryto jedno, ale nie będę już podjeżdżał, jedziemy tam dalej. Tam będziemy się jechać w ogóle koło samej rzeki. To sobie zobaczycie. Zobaczycie progi wodne. Bardzo ładny jest jeden. W świetle tego słońca dzisiaj bardzo ładne zdjęcia się da zrobić.
właśnie rzeka Bystrzyca. To jest gwiazda dzisiejszego filmu, jak i autorka nazwy tego parku, w którym się właśnie znajduję. Kraina Łęgów Odrzańskich po sąsiedzku będzie tam dalej. To wam dzisiaj powiem, w tym lesie będziemy. Taki mały raj dla kajakarzy. Patrzę, tutaj nie leży toni wody, żadne drzewo. Tu jest ta furtka, o której wam mówiłem. Zaraz zobaczymy. Muszę parę zdjęć porobić, bo coś chciałbym pozbierać z dzisiaj. Z filmu jeszcze jakieś zdjęcia miło mieć. Właśnie jestem na terenie pastwiska, które jest zamykane tutaj. Można tu znaleźć, spotkać konie, krowy ubojowe. Właśnie, krówki ubojowe są takie trochę charakterystyczne niż takie łaciate. Są bardziej włochate. Wyglądają bajecznie. Naprawdę. Bardzo sympatycznie, ale jak dzisiaj gospodarz powiedział, że mają okres godowy, więc trzeba troszkę uważać. Co jeszcze? Owce i kozy. Tu w ogóle sery kozie. Nie tyle co uprawia, ale pozyskuje. O, gońskie kupsztaki. To tutaj w niedzielę widziałem, konie się wypasały z tamtej strony. Tu widać, że tutaj były. Zaraz coś wam pokażę. Coś fajnego, coś ładnego, coś klimatycznego. Oczywiście zdjęć trzeba będzie też porobić trochę. Co jeszcze? Fajnie, że ktoś tego nie zagrabił dla siebie, w sensie, że to jest mój prywatny teren. Wara od tego, nie wjeżdżamy, bo to jest mój teren. Dopuszcza się tutaj wchodzenie i tak dalej. Tu sobie miejscowi schadzki robią. Niestety nie zawsze tu jest tak czysto, jakbyś sobie człowiek tego życzył, więc zostawiają jakieś artefakty w postaci butelek, śmieci i tak dalej. Myślę, że może kosze albo miejsca, gdzie można się pozbyć odpadów, załatwiałby poniekąd trochę tą sprawę. No właśnie, kolejna bramka, ta otwarta. I teraz mamy to. To jedna z takich kilku kaskad na tej rzece. Moim zdaniem najładniejsza, wielostopniowa. Ma cztery takie schodki. Na górze jest przeprawa, płyty betonowe. Tu jest droga, mamy tyle wody. To nie jest mój dzisiejszy cel, przepływanie. Jadę dalej wzdłuż. Generalnie popatrzcie, jak to wygląda. Oczywiście trzeba zdjęcie zrobić, żeby było ładnie. I teraz jak dla porównania, 28 kwietnia 2018 roku tu było zielono. Do 28 mamy jeszcze trochę dni, paręnaście dni. Zobaczymy. Teraz zdjęcie wkleję. Zobaczycie sobie, jak wygląda. Proszę bardzo. To jest 2018 rok. I teraz hop. Tak jest dzisiaj. Czyli co? Trzeba poczekać. Raj dla kajakarzy. To nie jest trudne do przepłynięcia. Hop, 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 hop. Dla odważnych. Jadę dalej. O, 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 o.
tego nie będzie widać, ale powiem wam, że jest strasznie nierówno. Takie trawiaste kociłby. Można tutaj się napracować rękami, nogami. Tu, 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 tu. Góra, dół, góra, dół. Proszę bardzo, kolejna brameczka otwierana do wewnątrz, do pastwiska. Mimo to, że tutaj po sąsiedku pastwiska się stykają, jednak ta w tą samą stronę się otwiera, to tamta, do środka. No tak, żeby sobie łbem krowa nie otworzyła. Zobacz, że kożuchy pływają. Trzeba upolować jakąś kaczkę dzisiaj, w sensie do zdjęcia. Dobra, jedziemy dalej. Kaskada numer 2. Ta bodajże jest najszersza, dlatego że woda spływa tutaj bokiem do niej, rozlewa się na całą jej szerokość. Ta ma dwa takie schodki. I teraz mamy dwie rzeczy. Albo pojedziemy tędy, jest tutaj ścieżka widać, wjeżdża się tu las. Albo pojedziemy w lewo, dojedziemy do rzeki i tam wzdłuż potem rzeką, brzegiem wpadniemy do lasu kawałek dalej. Ja wybieram opcję numer 2, dlatego że bardziej klimatyczna, ciekawsza. Jak sama nazwa wskazuje, rzeka Bystrzyca w parku krajobrazowym Doliny Bystrzycy. Tutaj w 2018 roku krówki się pasły, tak mięsne właśnie. To byczki tych krówek nie były zbytnio zadowolone, że się tu kręciłem. Pałac w Gałowie. Zameczek, pałac, jak to woli. Zniszczony niestety. Dużo pracy, żeby go doprowadzić do ładu spadu. Dużo pieniędzy, naprawdę. Szkoda, że to tak niszczeje. No zdaję sobie sprawę, że to studnia bez dna na dzień dzisiejszy. Niesamowita atrakcja. Całość kompleksu jeszcze jest tutaj. Spodoły, obory. To jeszcze w tych miejscach tutaj jest. Dolinkę i pastwiska zostawiłem tam. Kawałek lasu. Tutaj już mam asfalt. I asfaltem do prawie skałki dojeżdżam. I tam też wam coś opowiem. Tam mamy dwie rzeki. Ale to za niedługo. Voilà.
Andrzej. Andrzejek ma się dobrze, jak widzę. Kawał drzewicha, słuchajcie, kawał drzewa. Patrzcie na to. Kawał drzewa. Jak to bywa w rzeczywistości? To był podpalany, demolowany, dewastowany, ale jak widać przetrwał i tę próbę. Ten dom wiele widział. Miałby co opowiadać. Niespodzianka. To jest strzegomka. Bliźniaczka Bystrzycy. Jakby ktoś pytał. To sobie tak płynie ładnie po cichu. Bystra woda. Wpada sobie w tamtą stronę. Tam jest zaraz ujście do Bystrzycy. Podejdziemy tutaj kawałek, bo tu Bystrzyca już też jest w tym miejscu. Tam jest taki jazz fajny. Właśnie chciałem go pokazać. To jedziemy. Lotnisko, jakby ktoś pytał. Widać awie. Kula, tak, to jest radar właśnie. A my lecimy na skałkę. Na kolejną śluzę wodną. To widzieliście przed chwilą. Raczej tu woda się mocniej wylewa. A dzisiaj jest naprawdę spokojnie. Jest mniej wody, bo tu zawsze jest zalane. Tak gdzieś dotąd. Ryba się tutaj widzę przewraca. Teraz tak, tu się woda spiętrza. Wszystko fajnie, tylko dlaczego? Dlatego, że koryto płynie z tamtej strony. I tam jest taki budynek, który widać. Tam jest coś ciekawego. Zaraz wam to pokażę. Mała elektrownia wodna i młyn w jednym. Nie wiem, co to już było. Elektrownia. Biała, widać? Nawet się obraca turbinka. Pole pasowe widać. Tam tego nie widzę, tam tej strony pewnie jest kółko. To jest skałka w ogóle już, tak. Piętrzanie wody było tam. Tam się spiętrza woda, a tu jak widać spiętrzenie przeradza się w prąd. O czym płynie dalej? Tam się spotykają dwie odnogi w tamtym miejscu. I mamy ciąg dalszy. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co słychać na moście brytyjskim. Tu niedaleko.
wydarzyło. Mhm. Tak, tak. Ja spodziewałem się. Chociaż miałem nadzieję, że będzie inaczej. Scout jest taka pewna droga koło takiego hoteliku. Prowadzi całkiem wzdłuż wyczyty, które dosłownie z tymi drzewami tam. Nie pierwszymi, tylko tamtymi dalej. Ale niestety się okazało, że to jest dalej zalane, tam wszystko pływa, dosłownie nie da się tam przejechać. Czyli da się to przepłynąć. O to chodzi. Także miałem nadzieję, wdrapałem się tu jakiemuś relikowi na łąkę. Myślę, obejdę chociaż ten odcinek, zobaczę. Widzicie, łąka piękna, tam jest droga, którą będę musiał zaraz jechać. Tam. A ja, no niestety, myślałem, że jakoś obejdę, przejdę z tej strony, ale tu jest to samo, tu jest jedno wielkie bagno, teren zalany przez rzekę. A ścieżka wychodzi, że idzie tam. I dojeżdżam do klasztoru, do opieki społecznej. Tak, jest tutaj zaraz. Także co, i zwrot do drogi z powrotem, czyste bezdroże. Chociaż chyba, że tu bym spróbował wzdłuż pola, bo droga jest tu zaraz na wzniesieniu. I może, no nie, za wysoko, to jest jeszcze buraki rosną. I może właśnie tędy bym się przemycił, bo to zaraz po sąsiedzku. Chyba jadę, zobaczymy. Tak, to jest most brytyjski most saperski. Dlaczego tak? Dlatego, że składa się z członów, z segmentów, którego można rozłożyć, poskładać go na kawałki, zwinąć na ciężarówki, po prostu wywieźć gdzieś indziej i tam go też rozłożyć. Co ciekawe, pięcioprzęsłowy most jest w stanie złożyć 115 typa w 30 minut, dosłownie. Konstrukcja lekka, nie potrzeba, nie wymaga dźwigów, transportowane jest w odcinkach. Składana jest całość, nasunięta na brzegi i możemy się przeprawiać. Most pamięta II wojnę światową, tak się składa. Chodzi o to, żeby wojska alianckie mogły się szybko przeprawiać przez rzeki, przez właśnie takie rzeczy, tak jak to tu wygląda. Fajnie wygląda. Auta, które przejeżdżają, robią tyle hałasu po tych deskach, jak po składach kolejowych. Ja jestem prawie, tak, już niedaleko kątów wrocławskich, tam po stronę. Tu będę się posuwał wzdłuż rzeki głównie, aż wpadnę też do parku przed samymi kątami. Tam zobaczymy, jak to wygląda czasowo jeszcze, pojedziemy sobie do FKM Kumietkowa. Połowa drogi będzie prawie zaraz za mną. Dobra, na mnie czas. I teraz mam takiego singielka wzdłuż Bystrzycy. Bardzo przyjemnie, bo jest ponad 20 stopni. Widziałem, że 22 pokazuje. Nic tylko się cieszyć. Żadnej chmury na niebie. Kompletnie żadnej. Wiatr tylko na szosach. Na asfaltach pomiędzy wsiami. Tutaj między Skałką a Miłkowicami miałem ten kawałeczek, co tam z pola wyjechałem. Widzieliście, że tam sobie stałem i musiałem zawracać, bo się okazało pozalewane wszystko. Tam trochę wiatru na tenach odkrytych. O, ktoś bluzę zostawił. Bluzę? Szal. Tak, szal już jest niepotrzebny. Takie znajome miejsce, więc fajnie się tu zatrzymać na chwilę przed dalszą podróżą, porobić parę zdjątek. Powiem tak, stan wody tu jest niski, bo stopień wodny na tym, w skałce, tam też się tak nie przelewało specjalnie. Nawet ta przeprawa wodna na tej, co widzieliście na początku filmu, ta kaskada wodna, te 4-stopniowa, co mówią, że tam jest na górze płyty betonowe, to tam jest mało wody, bo z reguły to jest tak, że zaleje obręcz, a tam średnio. A widzę tutaj, ile jest wody mniej. Tu zawsze płynie sobie wartki strumień. Teraz można to przeskoczyć na wyspę.
Gdyby ktoś pytał, dlaczego tak szumi, autostrada tak szumi. Ktoś chętny do McDonalda? Daleko nie jest. Tam kierunek, gdzie jedziemy. Tutaj do skąpy wyszarskie prześwitują przez drzewka. Nie było co tam pokazywać zbytnio. Gdzie jadę dalej, bo zegar tyka. Czasowo jest trochę tak słabo, bo słońce jest już widzę z tej strony. Od 1,5 godziny. Teraz sobie sprawdzę. Bystrzyca jest z tej strony. Dalej jestem w parku. Właśnie jednej rzeczy nie zrobiłem. Nie powiedziałem wam o Łęgach Odrzańskich, które są z tamtej strony. Kraina Łęgów Odrzańskich. Strzegomka sobie tam przepływa właśnie, którą widzieliście przed skałką w tej wsi jednej. To tamta rzeka sobie właśnie zarządza tamtym terenem. Też bardzo ładnie. Bardziej dziko jest przede wszystkim. Jadę, bo nie zniosę tego szumu. Dzisiaj w zasadzie tyle z pierwszego dnia. Stwierdziłem, że skończę tutaj na Kątach Wrocławskich, ponieważ do Mietkowa jeszcze kawałeczek drogi. Połowa z tego, co zrobiłem. A może mniej, minimalnie. Niemniej jednak sporo przystanków, sporo zdjęć, sporo filmów, trochę też opowiadania, co jest po drodze i tak dalej. Myślę, że czasowo jednak ten dzień dzisiaj tego dnia zabraknie, więc po ciemku nie będę się potem tłukł. Nie przygotowałem się na to przede wszystkim. Generalnie wolę na spokojnie opowiedzieć co i jak. Więc podzielę to na dwie części. Dzisiaj pierwsza, wydam z Wrocławia do Kątów Wrocławskich, a jutro zrobię z Kątów Wrocławskich do Mietkowa. Dodam, że objadę Mietków dookoła, dojadę do końca parku, który tam jest za Mietkową kawalątek. Bo normalnie bym prawdopodobnie dojechał tylko do zapory i na tym skończył. Jednak jutro dodam sobie jeszcze dyszkę dookoła właśnie samego zalewu. No, to na razie tyle. Zapraszam na kolejną część dnia następnego.